są jak przystało na czas przemysłu, już nie z jakiejś bikiny, z Włosia, jak to bywało w wiekach poprzednich, tylko z modnego materiału stali. One są rozpinane na stalowych obręczach, tam mamy do czynienia z kilkoma halkami. Dlatego, że objętość, można powiedzieć, tych krynolin, tych takich ażurowych koszy, na których rozpinał się materiał spódnicy, w przypadku sukien balowych mogła sięgać nawet 10 metrów. Wyobrażacie sobie Państwo? 10 metrów od połu w tym kole. Także szło na to rzeczywiście mnóstwo materiału i tylko największe damy mogły sobie pozwolić na to, żeby razem z klęską Francuzów pod Sedanem. Później mamy do czynienia z piórniurą, czyli z takim siodełkiem, fałdami sukien upinanymi na poduszeczce z tyłu. A w czasach lalki zwycięża moda na parę lat, czyli właśnie rok 78, 1879, zwycięża moda na suknie wąskie, zwane ładnie suknie księżniczki, princess, od imienia Aleksandry Księżnej Walii. Taką princeskę tutaj mamy. Proszę Państwa, niech Państwo zwracą uwagę na pewne charakterystyczne cechy. Rękawy wąskie, zwłaszcza coraz mocniej sznurować, niezbyt szeroka spódnica. Proszę Państwa, bardzo charakterystyczny tył, to w wersji najbardziej efektownej układało się w takie długie fałdy ciągnące się za damą. Nazywało się to ładnie ogon gołębia, często plisowany, często pokryty pasmanterią. W związku z czym te suknie były równie efektowne z przodu co z tyłu, aczkolwiek nie ukrywajmy, że nie było to bardzo wygodne. Często się narzekam na to, jak prawda, te suknie potem wyglądały, ile czasu służąca musiały poświęcić na ich czyszczenie, a jeżeli dama była, powiedzmy, ubogą nauczycielką, która sama sobie suknię musiała czyścić, no to to jęki na temat absurdalności mody, która nas zmusza do